Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych typerskich materiałów. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to naprawdę bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS. Legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny, dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Oferta jest naprawdę dobra i zachęcam, abyście sobie z niej skorzystali. STS to największy bugmacher na polskim rynku, który oferuje najlepsze warunki. A teraz czas na dzisiejsze typy. A więc na dzisiaj przygotowałem dla Was dwa kupony na mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium. W pierwszym kuponie typuje awans zespołu z Paryża przy kursie aż 4,35. Przed Pali saint Germain arcy trudne zadanie, choć wcale nie niemożliwe do wykonania. Przegrali ostatni mecz 0 do 1, lecz pamiętajmy, że obecnie nie funkcjonuje zasada goli strzelonych na wyjeździe. Do gry wrócił Kylian Mbappé, który jest kluczowym piłkarzem PSG i może zmienić losy dzisiejszego pojedynku. Ja dziś skuszony wysokim kursem typuje awans Paryża, który jest bardzo możliwy. W drugim kuponie postawiłem na powyżej 2,5 gola. Kurs na to zdarzenie wynosi 1,42. Bayern zagrał bardzo dobrze w pierwszym spotkaniu, w którym prócz końcówki miał kontrolę nad przebiegiem spotkania i wygrał 1 do zera. Wprowadzenie ledwo co wyleczonego na ten mecz Kyliana Mbappé wprowadziło jednak popłoch do gry Bawarczyków i w drugim spotkaniu należy się spodziewać podobnego efektu. Mimo nierównej gry zarówno w lidze jak i w Europie, Paris Saint-Germain z pewnością się tu nie podda i będzie chciało odrobić straty. Bayern jest zaś w bardzo dobrej dyspozycji w ataku, ale w obronie miewa duże problemy. Dlatego spodziewam się tutaj wyrównanego spotkania z kilkoma bramkami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeszcze raz was bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli jesteście głodni większej ilości typów, to wpadajcie na naszą grupę na Facebooku o nazwie Typowy Futbol. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych typerskich materiałach. Na razie.